Hello, hello, witam serdecznie w kolejnej Darkmanii. Przed Wami Leszek Kampczyk Darkman. A ja witam w audycji szczególnej, ponieważ będzie to audycja urodzinowa. Przynajmniej szczególna audycja dla mnie, ponieważ 63 lata temu, 21 kwietnia, w nadmorskim kurorcie Blackpool przyszedł na świat chłopiec, który zamiast stać się mężczyzną i ojcem, wybrał życie w skórze dorosłego chłopca. Tak, tak, chodzi o Roberta Jamesa Smitha, lidera i założyciela zespołu The Cure. Podczas dzisiejszej audycji wspomogę się tutaj informacjami, artykułem, który się ukazał chyba na jedynej w tej chwili w Polsce i największej polskojęzycznej stronie poświęconej zespołowi thecure.pl, bo kilka wspomnień z dzieciństwa właśnie ten portal przytoczył. No i co tutaj Robert mówi od samego początku? Wiem, że brzmi to paradoksalnie, ale w dużej aglomeracji, gdzie bardzo wiele się dzieje, może być trudniej, bo tam jesteś konsumentem. Nic nie popycha cię do podejmowania działań. Londyn obdarzony był o godzinę pociągiem, więc ja i moi nastoletni rówieśnicy jeździliśmy raczej w drugą stronę, nad morze do Brighton. Było bliżej i taniej. Do Londynu zacząłem jeździć, gdy miałem 17 lat, gdy zaczął się punk. I też nie do samego miasta, ale na jego południowe obrzeża, do Croydon. London nigdy nie był dla mnie pociągający. Nie miałem nigdy takich myśli jak inni muzycy, że do tego miasta trzeba pojechać, bo tam się wszystko zaczyna. Jeśli chciałem zobaczyć czyjś koncert, mogłem zrobić to w Brighton. To był obowiązkowy przystanek każdego znanego zespołu, a tam łatwiej nam było dojechać. Ariel, no powszechnie uznaje się, że jest to jakby pierwszy solowy utwór nagrany przez Roberta, no bo nagrał on go faktycznie sam, chociaż dla radia BBC i można znaleźć na internecie, że jest to The Cure, ale to nie jest The Cure, to jest sam Robert, jak woli ścisłości. W dzisiejszej audycji chciałbym właśnie zagrać utwory, które są może mniej znane, może w ogóle nieznane szerokiej publiczności, a głównie będą to utwory
w których występuje Robert Smith i goście bądź zespoły, z którymi współpracował. Ale nie wiem, czy też wiecie, że Robert nagrał kilka utworów zupełnie sam, solowo. Jednym z takich utworów jest utwór nagrany na album Almost Alice. Jest to muzyka inspirowana filmem Alicja w Krainie Czarów Tima Burtona. Zresztą Tim Burton bardzo lubi i przyjaźni się z Robertem. Wystarczy przecież spojrzeć na Edwarda Nożyco-Rękiego i od razu widzimy rozczochranego Roberta. No więc na tym albumie z roku 2010 znalazło się nagranie Very Good Advice. I co ciekawe, jest to cover piosenki Kathleen Beaumont, amerykańskiej aktorki, która grała właśnie w Alicji w Krainie Czarów z roku 1951. Tak więc jak najbardziej nawiązanie znakomite. No i posłuchajmy, jak to Robert nam zaśpiewał. Very good advice, but I very seldom follow it. Could explain the trouble that I'm always in. Be patient is very good advice, but the waiting makes me curious. And I'd love the change should something strange begin. Well, I went along my merry way, and I never stopped to reason. I should have known there'd be a price to pay someday. Myself very good advice, but I very seldom follow it. Will I ever learn to do the things I should? Very good advice, czyli bardzo dobra rada, którą sam sobie dawał Robert Smith, tak śpiewał. Kolejnym utworem, który oczywiście łączy się z filmem Frank Winnie, jest utwór Witchcraft i to jest cover Franka Sinatry. Frank Sinatra nagrał tę kompozycję w roku 1957. Jest to kompozycja Kai Coleman'a, a słowa napisała Carolyn Leigh. Frank Sinatra oczywiście zaśpiewał to na swoją płytę, a to nagranie Witchcraft w wersji Roberta znalazło się na ścieżce dźwiękowej właśnie tego filmu Frank Winnie The Original Motion Picture Soundtrack, czyli po prostu soundtrack z tego filmu i posłuchajmy, jak brzmiało. Du, 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 du.
Mam takie zdjęcie, oczywiście mam 6 lat, trzymam w ręku gitarę, którą dostałem od brata na Boże Narodzenie. Uczył mnie na niej grać ze 2 miesiące, ale przestał, gdy zorientował się, że jestem od niego lepszy. W ogóle myślę, że szczytem umiejętności w graniu osiągnąłem, gdy miałem jakieś 12 lat. Tak, chodziłem na lekcje 2 razy w tygodniu, uczyłem się grać klasycznie. Byłem dobry, te lekcje trwały jakieś 2 lata, ale nigdy nie myślałem o sobie jako o gitarzyście. Teraz sięgam po gitarę, gdy chcę coś napisać, ale myślę, że zawsze wiedziałem, że będę chciał tworzyć coś kreatywnego w muzyce, ale nie było to związane z gitarą. Nie wyobrażałem sobie, że będę gitarzystą w zespole, gdy dorosnę.
No i mimo, że Robert może nie jest jakimś fenomenalnym gitarzystą na miarę, nie wiem, Satriniego, Petrucciego czy innych tuzów w sześciu strun, to jednak tylko on potrafi wyczarowywać takie niesamowite dźwięki ze swoich gitar. To było nagranie zatytułowane Small Hours z płyty, która nosi tytuł The Johnny Boy Would Be Love This, płyta poświęcona twórczości Johna Martyna, a to właśnie była przeróbka nagrania Johna Martyna i płyta pochodzi z roku 2011. A teraz nagranie, które wszyscy doskonale znają, ale jednak podpisane jest i wydane jako Robert Smith, Pictures of You, ale tak zwany Paul Mac Remix z roku 2004, który to pochodzi nagranie ze ścieżki dźwiękowej australijskiego filmu One Perfect Day. No i posłuchajmy, jak brzmiało.
No i niby znane, ale troszeczkę inne. Pictures of You to był remix nagrany do filmu. Skoro jesteśmy przy coverach, to również nagranie, skoro jesteśmy przy płycie Disintegration, no bo przecież Pictures of You stamtąd pochodzi, to na wersji rozszerzonej, na deluxe wersji tego albumu znalazło się nagranie, co prawda wydane właśnie na płycie The Cure, ale jednak Robert nagrał to solowo. Jest to utwór cover niejakiej pani Wendy Waldman, która wydała ten utwór w roku 1973. Nosi on tytuł Pirate Ships, czyli pirackie statki, i jest taką przepiękną morską balladą. Posłuchajmy. Far away,
No, często temat morza przewija się przez twórczość Roberta. No, chyba dlatego, że właśnie urodził się nad morzem i bardzo często lubi przebywać na plaży. Posłuchajmy, co mówił o swoich fascynacjach muzycznych z dzieciństwa. Mój brat jest 10 lat ode mnie starszy, siostra 8, więc oni często słuchali muzyki. Słuchali The Beatles, The Rolling Stones, Jimiego Hendrixa, zespołu Cream, Alexa Harvey'a i całą muzykę z lat 60. Szczególnie ta psychodeliczna otaczała mnie już od dzieciństwa. Tę moją muzykę odkryłem mając 12-13 lat. To był glam, David Bowie. Miałem chyba 13 lat, kiedy poszedłem na pierwszy koncert. To był występ The Machiavis Orchestra, a w tydzień później byłem na koncercie Roya Gallaghera, potem Thin Lizzy, The Rolling Stones, Davida Bowie. Tak, to było turnę Station to Station. Ciekawe, nigdy nie odbierałem siebie jako wielbiciela gitar, chociaż występ Thin Lizzy był bardzo gitarowy, ale pamiętam, jakie wrażenie zrobił na mnie występ skrzypka Joana LePointe. Byłem na jego koncercie. I teraz przechodzimy już do kolaboracji, bo z kim to Robert nie grał, to długo by wymieniać. Natomiast jedną z takich pierwszych kolaboracji był projekt zatytułowany Kogazm. Był to utwór nagrany do filmu Orgazmo. A Kogazm, bo wziął się z pierwszych liter imion i nazwisk jego członków, czyli Roberta Smitha, Reevesa Gabriela i Jasona Coopera, a nagranie nosi tytuł Sign from God. What?
Sign from God, czyli znak od Boga. Kogasm, czyli Cooper, Gabriels i Smith. C-O-G-A-S-M. Oczywiście w naszej audycji nie sposób zmieścić wszystkich kolaboracji Roberta z różnymi artystami, bo jest tego naprawdę dużo, ale wybrałem takie najfajniejsze, które no, najbardziej jakby mi też podchodzą, w ucho wpadają. I teraz nagranie, stary cover, wydany przez zespół Crystal Castles w roku 2010 z udziałem gościnnym właśnie Roberta Smitha. Nagranie nosi tytuł Not in Love, ale okazuje się, że to jeszcze jest starszy utwór, oryginalnie nagrany w 1983 przez kanadyjską grupę Platinum Blondie, a ta wersja Crystal Castles z Robertem brzmiała tak.
I'm Not In Love, tak nam śpiewał Robert z zespołem Crystal Castles. Kolejna kolaboracja, bardzo ciekawa, to nagranie z roku 2003 z holenderskim kompozytorem, multiinstrumentalistą, DJ-em, producentem niejakim Tomem Holkenborgiem, znanym pod pseudonimem Junkie XL. I panowie utworzyli taką fajną kompozycję Perfect Blue Sky, muzyka właśnie Jungle XL, a tekst napisał sam Robert. A million stories left untold, milion opowieści zostało nieopowiedzianych. Perfect Blue Sky, Robert Smith i niejaki Junkie XL.
Kolejna fajna kolaboracja, również z roku 2003, zespół amerykański punkowy, postpunkowy Blink 182 i zaprosili Roberta do siebie na swoją płytę i nagrali z nim kompozycję All of This. She's all I need, she's all I dream, she's all I
Blink 182 i nagranie All of This. A teraz będzie jedna z najfajniejszych, jedna z moich chyba ulubionych kolaboracji Roberta z niejakim panem Earl Slick. Jest to amerykański gitarzysta, który współpracował już z Johnem Lennonem, z Davidem Bowie, z mnóstwem innych wykonawców. I panowie popełnili taką przepiękną, urokliwą piosenkę, chociaż nie lubię tego słowa piosenka, no ale to jest jednak piosenka. Zatytułowany utwór jest Believe, posłuchajmy. Prawda, że urokliwe. Robert Smith i niejaki Earl Stick i nagranie zatytułowane Believe. Kolejną bardzo fajną balladą, bardzo fajnym nagraniem, które Robert popełnił, to już ze znanym nam Reevesem Gabrielsem, no, który teraz jest już członkiem The Cure, więc nie dziwi, że panowie wcześniej współpracowali. Zresztą poznali się przy okazji koncertu na 50-lecie Davida Bowie. Robert przecież tam występował jako no, przyjaciel Davida Bowie, mimo że w latach młodzieńczych się nim fascynował i było to jedno z jego największych
zaskoczeń i można powiedzieć marzeń, kiedy odebrał telefon od Davida Bowie z pytaniem, czy przyjedziesz i zagrasz na moich urodzinach, tak wspominał. No ale wracamy do Reevesa Gabrielsa z roku 2000, z płyty zatytułowanej Ulysses od tego pana. Nagranie z Robertem Smithem pod tytułem Yesterday's Gone i brzmi ta balladka również przepięknie. I used to dream.
I used to dream. You used to fly. Yesterday's Gone, czyli wczoraj przeminęło, Reeves Gabriels i Robert Smith. Pora na coś znanego, pora na coś Cure'owego, ale oczywiście nie będzie to zespół The Cure. Robert również nawiązał współpracę z duetem dwóch niemieckich DJ Blank and Jones i pozwolił im zremiksować oraz sam dołożył swoje 5 groszy do nowej, można powiedzieć, tanecznej, dyskotekowej wersji utworu A Forest. A jak im to wyszło, no to pewnie wszyscy doskonale pamiętamy, no ale posłuchajmy.
No, może na razie wystarczy tych dyskotekowych rytmów. To był Black and Jones oraz Robert Smith, oczywiście, i remix, czy nowa wersja nagrania A Forest. Wracamy do świata rocka. Kolejną fajną kolaborację, którą Robert popełnił, to z zespołem amerykańskim Tweaker z roku 2004 na albumie tego zespołu zatytułowanym 2 AM Wake Up Call znalazło się nagranie pod tytułem pod tytułem, już wam mówię, Truth Is. Posłuchajcie. Truth Is, zespół Tweaker i Robert Smith.
Skoro graliśmy covery, to nie może zabraknąć też tego nagrania z albumu Billy'ego Corgana, znanego doskonale zespołu The Smashing Pumpkins, z płyty The Future Embrace z roku 2005. Cover zatytułowany To Love Somebody, no i chyba nie będzie trudno zgadnąć, czyja to w oryginale była kompozycja. Love Somebody, oryginalnie zespół The Bee Gees, a tutaj Billy Corgan i Robert Smith. No mało było trochę Roberta tu Smith słychać, ale musicie mi uwierzyć, że on tu śpiewał naprawdę. Skoro mowa o coverach, to teraz będzie już Robert całą gębą, można tak powiedzieć, w znakomitym coverze znakomitego artysty.
Simon, oczywiście nagranie Paula McCartneya. Bardzo fajna wersja Roberta Smitha, podoba mi się. Wracamy do kolaboracji i teraz będzie też absolutna perełka. Utwór, który od samego początku mi wpadł w ucho i siedzi w mojej głowie i sercu do dzisiaj. Wspólne nagranie z niejaką kanadyjską piosenkarką, aktorką, reżyserką i scenarzystką. Pani nazywa się Annick Jean. Nie znam francuskiego, więc nie będę łamał sobie języka, czytając ten tytuł, ale posłuchajcie, jaki urokliwy utwór. J'aurais tout essayé pour mieux me rapprocher, je ne sais plus comment.
quoi dire et j'ai peur de m'enfuir. J'aurais pourtant aimé y croire comme cet été, mais je suis si déçue et c'est ce qui me tue. Yeah, the older I grow, the more of me is gone. It's a way of holding on to let myself go. And the louder I shout, the less I really care. It's the attitude I wear to get myself out. The strange thing is, I haven't changed at all. Wanted so much to believe, maybe too much. A, i tu specjalnie nie powiedziałem, zapewne pomyśleliście, no przecież myśmy to już dziś słyszeli. No tak, to była inna wersja nagrania Believe, które wcześniej Robert Smith zaśpiewał z Earlem Stickiem. Slickiem, przepraszam, Earl Slick. I cóż, kolejna fajna kolaboracja z roku 2015. Niejaki pan Paul Hartnor, znany z zespołu Orbital i pani Lian Hall. Oraz oczywiście Robert Smith. Nagranie nosi tytuł Please, a brzmi tak. Thank you.
my eyes. No myślę, że mi wybaczycie te dźwięki dyskotekowe, ale to pokazuje, jak bardzo wszechstronnym artystą jest Robert Smith, który potrafi odnaleźć się i można powiedzieć w psychodelicznym roku i w balladach i właśnie w takich utworach stricte dyskotekowych, ale oczywiście głównym jego terenem działań, jak wiadomo, jest rock. No niekoniecznie ten rock gotycki, bo on zawsze mówił, że zespół The Cure nie jest zespołem gotyckim, co no, raczej chyba jest racją.
Kokoro mają wiele popowych utworów, ale mimo wszystko płyta Pornografii została uznana jako jeden z czołowych albumów rocka gotyckiego. Dobra, wracamy do bardziej rockowych klimatów. Angielska kapela 65 Days of Static zaprosiła Roberta na swoją płytę w roku 2010. Album nosi tytuł We Were Exploding Anyway, a utwór nosi tytuł Come to Me i posłuchajmy, jak to brzmiało.
Zdaje się, że przed chwilą mówiłem coś o psychodelii. Tu był dobry tego przykład zespół 65 Days of Static. I teraz będzie ciekawostka, bo jak dobrze pamiętacie, na tej trasie zespołu The Cure, gdzie grali w Polsce ostatnio, w 2016 roku, supportował ich taki szkocki zespół The Twilight Set. I Robert postanowił zagrać, zaśpiewać ich utwór. Ukazał się taki singiel w roku 2015, This Twilight Set, na pierwszej stronie ich nagranie It Never Was The Same, a na drugiej stronie Robert Smith, utwór There's a Girl in the Corner, który Robert sam zaśpiewał, zagrał i wyprodukował, a brzmi utwór tak. The Girl in the Corner. A o tej swojej różnorodności muzycznej w młodzieńczych latach Robert Smith opowiadał tak. Słucham bardzo wielu różnych wykonawców, chyba nie było wśród nich nikogo ani żadnego stylu specjalnie się wyróżniającego. No może z wyjątkiem Carlosa Santany, którego nie lubiłem,
z bardzo prozaicznego powodu. Był jeden chłopak w szkole, którego nie znosiłem, a on uwielbiał Santanę, ale moim nieustannym idolem był Jimi Hendrix. Ciekawe, że nie z powodu gry, bo nigdy nie chciałem grać tak jak on, chciałem być taki jak on. Wyobrażałem sobie, że on prowadzi takie niezwykłe, kolorowe i ekscytujące życie, którego ja prawdopodobnie nie zaznam. Byłem dzieciakiem przecież, chodziłem do szkoły, gdzie mówiono mi co trzeba, a czego nie wolno. Moim udziałem były frustracje przy świadomości braku siły przebicia, a on żył pełnią życia tak, jak ja bym chciał. I jeszcze jedna fajna kolaboracja Roberta Smitha z zespołem The Japanese Popstars. I wbrew pozorom nie jest to zespół japoński, zespół pochodzi z północnej Irlandii. Jest to elektroniczna grupa, którą tworzą Gary Curran i Gareth Donahue, a utwór, który razem z nimi wykonał Robert Smith, nosi tytuł Take Forever. Oh,
Znowu było elektronicznie i tanecznie, no ale taką muzykę gra zespół Japanese Popstars. No i dotarliśmy do końca dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że Wam się bardzo podobało. Poznaliśmy różne oblicza Roberta Smitha. I te bardziej dyskotekowe, i te bardziej balladowe, i te trochę też rockowe. I cóż, na koniec ostatni utwór, najnowszy z tego całego dzisiejszego zestawu. Zespół szkocki Churches, który zaprosił Roberta Smitha do nagrania swojego właśnie utworu i bardzo zasłużenie otrzymali na ostatniej ceremonii New Musical Awards nagrodę za najlepszy brytyjski singiel, bo nagranie naprawdę jest znakomite. Ja się z Wami żegnam, bardzo dziękuję za te 2 godziny ze mną i z Robertem. Oczywiście słyszymy się za tydzień, a żegnam się z Wami utworem How Not to Drown, zespół Churches i Robert Smith. Trzymajcie się cieplutko. Hej, cześć!